Dni odkrywców są to takie dni, w których odchodzimy od standardowych metod nauczania i sięgamy po metodę projektową. W trakcie piątków odkrywców najczęściej korzystamy z farb, z plasteliny, z gipsu. Również czasami po prostu spędzamy ten czas wychodząc na wycieczki. Dzisiaj w ramach Dnia Odkrywcy kilka klas miało różne projekty. Był Dzień Angielskiego, był Dzień Kinoteki, był Dzień Matematyki i Informatyki. Klasy trzecie natomiast miały dość trudny projekt, musiały zrobić z gipsu świnki, czyli z karbonki świnki. English Day to dzień projektowy, podczas którego zajmujemy się większością języka angielskiego w formie plastycznej. Mamy takie zblokowane zajęcia, przez blok zajęć zajmuje jakieś 3 godziny. Od zwykłych lekcji English Day różni się tym, że jesteśmy dłużej z uczniami, prawie 3-4 godziny. Są to zajęcia będące się ciągiem, oczywiście z przerwą. Jest wtedy więcej czasu na plastykę, więcej czasu na zabawę. Ostatnio robiliśmy projekt makiety miast. Chłopcy rysują sobie swoje rzeczy, uczą się angielskiego przy tym, dorzucamy trochę dodatkowego słownictwa rozszerzającego materiał i w ten sposób miło spędzają dzień. Na koniec dnia spytałem chłopców, jak im się podobało. Otrzymałem całą masę kciuków. Myślę, że ta forma zajęć bardzo się podoba uczniom, dlatego że po pierwsze doświadczają, dotykają, brudzą się, taplają się w farbach, w klejach, w gipsie, używają narzędzi. Dzień odkrywców uczniom daje mega dużo uśmiechu na twarzy, dużo radości, ale też takiego spełnienia wewnętrznego. Uczniowie wiedzą i czekają 4 dni, co będzie teraz w ten piątek.